Siemanko, jestem Irzyczuk i witam was w mojej serii poradników do gry Warframe. Dziś wreszcie zebrałem się, żeby zrobić poradnik o operacji Szkarłatna Włócznia i bez obijania w bawełnę, zabierzmy się za to. Najpierw, żeby w ogóle zacząć ten event, musimy udać się z ziemi na przekaźnik Szkarłatna Włócznia. I tak on właśnie wygląda, jak już na niego dotrzemy. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić jest udanie się tutaj po prawej stronie do Little Duck. Tutaj możemy sobie oczywiście zadać jej jakieś pytania, porozmawiać z nią, ale ja zajmę się tutaj zakładką handlu i musimy nabyć za 1000 kredytów Oplinka. Tutaj generalnie widzicie, jakie mamy nagrody do zdobycia. Są wszystkie rodzaje arkan, tych podstawowych, które możemy zdobywać z Eidolona, oraz nowa broń Lacera Ceti oraz Basmu. Oraz specyficzna forma podstawy i ona tworzy takie uniwersalne gniazdo, do którego możemy wrzucić jakąkolwiek formę tylko chcemy. A i z tym zastrzeżeniem, że to jest tylko do broni białej. Wróć, do postawy broni białej. Już troszeczkę zapomniałem, jak ona działa, ale w każdym razie, jeżeli już mamy kupiony Oplink, on powinien nam się automatycznie już wrzucić do naszego ekwipunku. I teraz tak, tutaj mamy hologram, taką właśnie informację, ile mamy jeszcze mureksów do wygnania. Jest ich tutaj, jak widzicie na tym przekaźniku, 1 na 70 i pozostały czas do wygnania wszystkich 70 to obecnie 2 godziny 23 minuty. Tutaj mamy też liczbę drużyn, które są na Ziemi oraz w kosmosie. I teraz tak, żeby wyruszyć na jakąś misję, jeżeli chcemy zahostować misję na Ziemi, musimy udać się do tego panelu, szturm naziemny, a jeżeli chcemy latać sobie w kosmosie, tutaj szturm Mureksu i wtedy, jeżeli hostujemy, to naszym statkiem lecimy właśnie na tę misję. Oczywiście tutaj możemy też sobie zmieniać wszystko, co mamy w postaci. Mamy nasz arsenał oraz mamy też konfigurację naszego Railjack. Kolejną rzeczą jest wspieranie już powstałych drużyn i możemy to zrobić właśnie z tych dwóch paneli, do których teraz podchodzę. Panel przy naziemnej operacji, przy szturmie naziemnym oczywiście wyszukuje nam drużyny naziemne, a panel przy szturmie Mureksu pokazuje nam drużyny, które latają w kosmosie i zajmują się wyganianiem tych Mureksów, tych statków. Kolejna sprawa to już po tym, jak wrócę na statek do siebie, ale już przy angielskiej wersji językowej. A więc do zobaczenia za chwilkę. Dobra, a więc wróciłem do siebie na statek, już zmieniłem wersję językową na angielską i teraz dlaczego to zrobiłem? Jak widzieliście, w momencie kiedy wszedłem w zakładkę eventu Szkarłatnej Włóczni, od razu zostałem przerzucony na przekaźnik, nie miałem opcji, o tak jak tutaj, wyboru jakiegoś z kanałów. I bardzo dobrze jest wybierać taki kanał, gdzie widzicie, że liczba wygnanych Mureksów jest jak najwyższa. Dzięki temu, że wejdziecie na taki kanał, gdzie jest już prawie końcówka tych Mureksów wygnanych, załóżmy, że no, tak od 40 do 50, wtedy warto najbardziej wchodzić. Jeżeli nie macie takiego wyboru, to też polecam wam zrobić taki myk, że wchodzicie sobie w opcje, gameplay, jak widzicie, ja teraz jestem na regionie North America, przechodzę na Europę, zatwierdzam i sprawdzam, jak tutaj wygląda sytuacja. No nie, tutaj jest gorzej, tutaj są tylko dwa serwery, dwa kanały i jest 24. No to w takim razie znowu opcje, przechodzę na z powrotem na North America i w takim razie wybieram się na kanał, na którym jest obecnie największa liczba wygnanych. I widzicie, teraz zniknął mi tamten, który miał 32. Coś mi tutaj nie gra, ale w każdym razie, dobra, nieważne, jeżeli... Znowu ósmy kanał i teraz jest tylko 29? W każdym razie, tak jak mówiłem, dobra, nieważne, lecimy na ten przekaźnik i w miarę jak te Mureksy są wygnawane... nie potrafię tego odmienić. Jak wygnamy
O, ten limit Murexów, to wtedy dany przekaźnik, że tak powiem, się, dany kanał się zamknie i będziemy musieli szukać następnego kanału, a ten trik z wchodzeniem w jak największą liczbę już wygnanych Murexów służy temu, że każdy zamknięty przekaźnik daje nam dodatkowy bonus. Im dłużej też jesteśmy na danym przekaźniku, tym większy bonus mamy. I to jest zazwyczaj tak 4 chyba razy więcej, czy 5 razy więcej tych punktów do rangi eventu oraz punktów właśnie tych kredytów, za które możemy wykupywać sobie broń i te wszystkie nagrody z eventu. W każdym razie, jeżeli chodzi o sam event, chyba najwyższy czas zaprezentować, jak to wygląda. Zacznijmy może od wypadu na ziemię. Będę robił po prostu po jednej fali. Można tutaj siedzieć tak długo, jak długo jesteśmy w stanie wytrzymać. Ale resztę już powiem na samej misji. Na potrzeby odcinka lecę tutaj solo, ale o wiele lepiej jest iść całą czwórką, ponieważ bardzo to przyspiesza samą rozgrywkę i ułatwia możliwość wygnania tych Murexów. Generalnie tutaj jest bardzo duża kooperacja ziemia-powietrze, ponieważ to, jak szybko uwija się skład na ziemi, uwijają się składy na ziemi, od tego zależy, jak szybko składy z kosmosu będą wyganiać Murexy. Ale zaraz do tego właśnie przejdziemy. Musimy na ziemi dotrzeć do naszego punktu. O, tutaj mamy mini bossa Sentienta. On się nazywa jak? Kondrix. I musimy napierdzielać w to jego oczko. On je po jakimś czasie zamknie. W tym momencie musimy wybić wszystkich Sentientów dookoła. Znowu jak ich wybijemy, napierdzielamy w to jego oczko. I tak do momentu, aż zbijemy mu całe życie. O, jeszcze tutaj mi się jakiś ukrył. Generalnie warto też tutaj mieć jakkolwiek zrobionego operatora, ponieważ niektóre sentienty są odporne na obrażenia. Rzadko to się zdarza, ale taki sentient czasami się pojawia. I w momencie, kiedy już mamy, o, tutaj taki żółty obszar, musimy ustawić naszego oplinka i go bronić. Im więcej oplinków, tym szybciej też się ten procent skanowania nabija. Generalnie tak to wygląda. Możemy tutaj siedzieć tak długo, jak długo nasze oplinki mają życie. Mają swój poziom wytrzymałości. Jeżeli chodzi o dobór postaci, bardzo dobrym teamem, zwłaszcza dla osób początkujących, jest tutaj mesa albo nawet dwie mesy, Nova na slow oraz Limbo. Limbo oczywiście blokuje wszelki dostęp Grenier do oplinków, a mesy wybijają przeciwników, którzy być może jakimś cudem wedrą się do chronionego obszaru. I tak jak widzicie, Kondrick został pokonany i musimy lecieć do następnego. O, akurat jest dosyć blisko. Nie pamiętam, ile takich sekwencji można zrobić, zanim będziemy mogli wyjść z misji. W każdym razie tak jak już wspominałem, jest tutaj bardzo duża zależność pomiędzy ziemią a powietrzem. Od tego, jak szybko my likwidujemy Kondrixa, tak szybko składy w powietrzu likwidują Murexy. Teraz na przyspieszonym wideo zobaczcie, jak to wygląda w praktyce dalej. I jak widzicie, za każdym razem też po pokonaniu tego Kondrixa podwyższa się poziom misji. Na początek miał 25 poziom, teraz 27. I tak to dosyć szybko wzrasta. Warto siedzieć minimum 17 fal. A teraz przyspieszamy wideo.
O, i tak jak widzicie, na tego sentienta nie działa ją żadne moje obrażenia, nic mu nie wchodzi. O, teraz jakimś cudem go zaatakowałem i przy użyciu operatora muszę mu zbić tarczę i teraz mogę go zlikwidować. A teraz dalej na przyspieszonym do momentu, aż uda mi się po prostu wyjść z tej misji. O, po trzech takich sekwencjach można już udać się do wyjścia albo kontynuować misję. Ja wyjdę i zaraz przejdziemy na szturm gwiezdny. O, tutaj mam wszystkie nagrody, ilość szkarłatnych kredytów, które udało mi się zdobyć. Nie jest ich dużo, ale to jest po prostu na potrzeby tego materiału, żebyście wiedzieli, o co tutaj chodzi. Dobrze. I bardzo też dobrą, że tak powiem, rzeczą jest, jak liczba składów na Ziemi przewyższa liczbę składów w kosmosie. Po prostu dzięki temu szybciej te mureksy zostają wygnane. A teraz lecimy na najazd mureksów. Zahostujmy. Witam na moim statku. I teraz szybko wytłumaczę wam, o co tutaj chodzi. Tutaj będę tylko tak naprawdę przez jedną falę. I teraz tak, jak widzicie, w górnej części ekranu mam takiego satelitę, którego w pierwszej kolejności muszę dostarczyć do punktu, który mam oznaczony na mapie. I w momencie, kiedy mam tego satelitę na sobie, nie mogę używać działek. O, i dostarczyłem już tutaj satelitę na miejsce. Teraz się ukryję w bezpiecznym miejscu tutaj w środku. Generalnie w tym miejscu muszę, w to miejsce teraz muszę wlecieć. Ale najpierw pozbędę się nieproszonych gości z mojego statku. Ktoś jeszcze? Nie, to wszyscy. Teraz muszę wyjść ze statku na zewnątrz, zanim to jednak zrobię, uaktywnię sobie niewidkę. I teraz muszę wlecieć do tej szczeliny. Sytuacja wygląda naprawdę bardzo podobnie do tej na Ziemi, tylko że tutaj po dotarciu do celu od razu stawiamy uplink i po prostu wybijamy teraz przeciwników. Tutaj właśnie musimy, no tutaj zwłaszcza musimy mieć full team, ponieważ jak widzicie, teraz mam, o, killcode upload 25%, czyli z 25% prędkością ładuje mi się kod, ta możliwość zdobywania kodów. A takich kodów muszę zdobyć 9, żeby wygnać ten statek z przestrzeni. I właśnie tutaj jest ta zależność pomiędzy ziemią a powietrzem. Im szybciej my wgrywamy kody, tym krócej musimy czekać na ich, że tak powiem, zdobycie. I im szybciej likwiduje, składy na ziemi likwidują tych ojeny kondryksów, tym szybciej są w stanie nam przysyłać owe kody. I tak to się tutaj zamyka. I teraz na przyspieszonym wideo. Mam nadzieję, że mi się to uda, ponieważ ledwie zuploadowałem 2 kody, a już mam, o kurde, 13 tysięcy życia. Nie jestem pewny, czy mi się to uda. Jeżeli nie, po prostu, no, znajdę sobie jakiś skład i z nim wykonam tę misję. Chociaż byłoby fajnie, gdybym zrobił to solo, ponieważ chcę być tutaj tylko przez jedną, jedyną rundę. A
Albo wiecie co, zrobimy to inaczej. Ja już widzę, że nie jestem w stanie tego zrobić samemu, przynajmniej przy użyciu mesy, a więc zrobię to nieco inaczej i widzimy się po prostu już pod koniec wgrywania killcodów. Jak widzicie, wziąłem sobie tej limbo, teraz nie mam najmniejszych wątpliwości, że uda mi się wykonać tę misję za pierwszym razem solo, ale jeszcze taka bardzo ważna informacja, zanim przejdę, zrobię cięcie do samego końca wczytywania tych killcodów. Jeżeli chcecie szybko nabić sobie Intrixy, to właśnie polecam wam latanie w kosmos, ponieważ na tej misji, zabijając sentienty i siedząc w miarę długo, można sobie nabić naprawdę sporą liczbę Intrixów. Kolejna rzecz, jeszcze jest chyba coś, o czym chciałem wspomnieć, oprócz tego, że bardzo dobrze jest tutaj latać w pełnym zespole czteroosobowym. Jeżeli nie macie teamu takiego stałego, to zawsze możecie wziąć sobie jakichś randomów, dołączyć się do jakiegoś zespołu. Zawsze będzie to lepsze niż gra solo. No chyba, że wasz team zupełnie nie będzie wiedział, o co chodzi i nie będzie stawiał oplinków, no to wtedy współczuję po prostu. Ale jeszcze jest chyba coś, co chciałem powiedzieć, ale dobra, jak mi się przypomni, to wtedy powiem już pod koniec tego materiału. O, i jak widzicie, po wczytaniu wszystkich 9 killcodów jesteśmy automatycznie przenoszeni z powrotem na statek. No, a ten murek, na którym byliśmy, po prostu znika. I przypomniało mi się to, co chciałem wam powiedzieć. Mianowicie, jeżeli mamy satelitę przyczepionego do naszego statku, oczywiście za każdym razem musimy po tego satelitę lecieć. Jak widzicie, ten satelita też ma swoje życie. I w momencie, kiedy pozwolimy, żeby ten satelita został zniszczony przez wrogie statki, no niestety misja kończy się niepowodzeniem. A teraz widzimy się z powrotem u mnie na statku na małym podsumowaniu. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Na tablicy ogłoszeń zauważyłem, że międzymisja druga w Nightwave'ie niedługo dobiega końca. Digital Extremes, nareszcie! Jak długo może było na to czekać? Cóż, już społeczność narzekała, że ta intermisja jest dłuższa niż normalna misja Nightwave'a, Gwiezdnego Szlaku. No, ja pierdzielę. To naprawdę trwało przynajmniej dwa razy tyle, co poprzednie Nightwave'y. Chyba nawet trwało tyle, co Emisariusze i Wilk Saturna 6 razem wzięte. No proszę was, zobaczcie. W Wilku Saturna miałem 46 rangę, na Emisariuszach 45, tutaj mam 53, a po pierwsze, jak już robię misję, to tylko te daily, po drugie, mniej więcej od miesiąca półtorej w ogóle nie gram w Warframe'a. Zajmuję się teraz graniem w Souls-like'i. Po prostu mam ochotę na Souls-like'i, a no niestety dalej nie przyszło mi zmęczenie materiałem, jeżeli chodzi o Warframe. No ale cóż, w każdym razie, jeżeli chodzi o podsumowanie. Jeżeli zależy wam na szybkim zdobyciu nowych broni oraz arkan, latajcie, co wam się żywnie podoba. Albo ziemię, albo kosmos, chyba że macie bardzo słabo rozwinięty railjack, to wtedy latajcie na ziemię, a zdobędziecie to, co chcecie. Intrixy są też bardzo istotną częścią railjacka. Może dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czym jest w ogóle railjack, z czym to się je teraz, to o czym mówię, jest czarną magią. Postaram się naprawdę, no, ilość tego materiału mnie przerasta, ale teraz pozdro dla kumaty, dla tych, którzy wiedzą, o co chodzi. No, muszę wreszcie zjeść tę żabę. Muszę to zrobić, po prostu jakoś się do tego zabrać i wytłumaczyć, o co chodzi wreszcie z tym railjackiem. Ale no, po pierwsze zmęczenie materiałem, jeżeli chodzi o Warframe, po drugie ilość tego materiału, informacji, które mam do przyswojenia, do przekazania z samego railjack jest przytłaczająca. Nie przedłużając dalej, jeżeli chcecie zdobywać Intrixy, to latajcie wtedy w kosmosie i tam Limbo albo Frost, dwie mesy,
albo nawet dwie mesy Sloanowa to jest wystarczająco, plus Frost albo Limbo. Intrixów leci naprawdę dużo w krótkim czasie i przy okazji punkty też wam się bardzo fajnie nabijają do tego eventu. Mam nadzieję, że zbyt dużo nie nagmatwałem, że te informacje, które przekazałem, jak zawsze będą dla was przydatne. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach. Generalnie no, po prostu komentujcie, subskrybujcie, klikajcie dzwoneczek, lajkujcie i udostępniajcie. A tymczasem ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!